Cześć, witam. To będzie filmik na takie turkusowe cienie na wiosnę i na lato. Ktoś pytał o turkusowe. Cienie są wszystkie z MAC, pędzelki z mojego zestawu. Tusz z Avon. Przepraszam, że mam pomarańczową gumkę w włosach. Ktoś może krzyczeć, że to mi nie pasuje. Albo do cieni nie pasuje. Nie mogłam znaleźć innego. Jest sobota. Jestem sama w domu. Mogę mieć pomarańczową gumkę do włosów. I jak komuś się nie podoba, to dobrze. Niech nie podoba. Ja to robię dla siebie i dla tych ludzi, którzy mnie lubią. I to mi wystarcza. Czytałam różne komentarze na różne forum i blogi i tak dalej, że ktoś mnie strasznie nie lubi tu i tam i tak dalej. I mi jest naprawdę wszystko jedno, bo jak chociaż komuś się podoba, to wystarcza. No, jak wam się spodoba, to daj znać. Zapraszam do subskrypcji i mam nadzieję, że wam się spodoba i będą zdjęcia. Dobra, pierwsza rzecz jak zwykle to będzie baza pod cienie, które... O, znalazłam. Jest dużo różnych baz, co można używać. Ja polecam. W Polsce wiem, że można kupić z Inglota fajne, a to akurat jest Urban Decay Primer Potion i taka cieniutka warstwa i rozprowadzamy przez całe oko do brwi czwartym palcem, bo najmniej siły tam jest, czyli nie będziemy za mocno ciągnąć za oczko. Dobrze, pierwszy pędzelek to też chyba zgubiłam. Co się dzieje dzisiaj? Co się dzieje? Dobrze. Pierwszy pędzelek to będzie z mojego zestawu. Wszystkie będą dzisiaj. I to jest taki pędzelek pod kątem. Taki dosyć kwadratowy. I cień to jest ten w środku tutaj. Tak? I się nazywa Shimmer Moss. I to jest kolor z MAC. Shimmer, czyli takie błyszczące perłowe. Moss to jest taka jakby taka żelin, taka trawa. Shimmer Moss. I to akurat jest bardziej taki turkusowy kolor. I nakładamy od kącika tak przez większe pół oka. Może no tak przez pół. Od rzęs tak do załamania. I fajny jest ten pędzelek pod kątem, bo można tak do kącika się dostać. Tu. I żeby było równo. Dobrze. Następny kolor to jest cień. Następny z MAC, bo wszystkie będą. Taki kolor tutaj. Turkusowy tutaj. Nazywa się Parrot. I to jest kultowy cień. Zupełny kultowy cień z MAC. Bo to było limitowane. Przepraszam, nakładamy takim mniejszym pędzelkiem przez drugie pół oka. To był limitowany cień. Był jako sam cień raz, był w taką paletkę czterech cieni raz i w taką inną kasetkę, sześć cieni też raz było. I każdy to chciał mieć i to było... Ludzie płacili naprawdę głupie ilości za to. Straszne ilości. $50-60 za cień. A gdzie normalnie można kupić sobie chyba 14 w sklepach. Najwięcej za paletki. I wszystko po ten jeden dzień. I chyba w 2007 było jeszcze raz w kolekcji limitowanej. No, a czyli bardzo kultowy cień. Każdy chciał to mieć. I dużo płacili za to. Ludzie. Dobrze, rozprowadzaliśmy ten kolor przez drugie pół oka i do środka, żeby łączyć te kolorki. Czyli jest
bardziej zielono w środku, w kąciku tu, a bardziej niebiesko w kąciku tu. Dobrze. I teraz, co było teraz? No już wiem, teraz biorę matowy cień tutaj. Prawie nie widać go. To jest bardzo taki ciemny, granatowy z zielonym. To jest, nie jest czarne. I biorę na... Mam nadzieję, że biorę. Dobrze. Na ten pędzelek zestawu. On jest taki bardzo prosto na końcu. I nakładamy to w załamaniu. I najpierw nakładam, a później będę rozprowadzać kolor. Chcemy, żeby kolor już był, a później delikatnie łączyć. Czyli teraz robię mały ruch, żeby kolorki się łączyły. No i chyba już wiecie, że ja lubię ciemniejsze kolory w załamaniu, bo to daje taki optyczny efekt, że oko jest większe i po prostu ciekawiej wygląda, jak są takie cienie łączone. Dobrze. Teraz biorę kredkę z Sephory, iKohl, czarna kredka. I nakładam na linii rzęs na dole. Tam, gdzie się dotyka o oko. I tak samo na górze trochę. Biorę, gdzie ona jest, taki malutki pędzelek zestawu. On jest taki króciutki, malutki. I biorę ten ostatni cień, ten ciemny kolor. Nazywa się Plumage. I oczepam i nakładamy na dolnej linii rzęs. I to wzmacnia ten czarny kolor. I będzie dłużej trwało, jak ma cień na tym. Najpierw tam. Dobrze. I na końcu biorę jeden z największych pędzelków do cieni z zestawu. I biały pigment MAC. Po prostu się nazywa White. O matko, sorry. Sorry. Biały pigment. Trochę blisko. Dobrze. I ja jak zwykle z zakrętki biorę i rozprowadzam pędzelek w to, żeby dobrze nabrał kolor. I zaczynam od środka, bo chciałam, żeby było takie wyjaśnione w kąciku tam. A przez resztę to nakładamy pod brwiami i w dół, żeby się włączyło z cieniami. Żeby było tak jasno przez całe. I to jest też taki intensywny kolor, czyli będę go bardziej rozprowadzać. Dobrze, tak jest. Na końcu robimy rzęsy. Ja używam zalotkę ostatnio. Można używać na gorąco albo na zimno. Będzie filmik o tym. Robiłam jakiś czas temu i ciągle zapominam go dać na YouTube. I tuż dzisiaj będzie z Avon Super Shock. Tak wygląda. Duża szczoteczka, ale bardzo małe takie włoski na tym są. I mi się strasznie podoba. Ale może ta zalotka też pomaga. Ja lubię na dolne rzęsy też nakładać. Dobrze. I takie są turkusowe oczy na wiosnę. Mam nadzieję, że
Wam się spodobało, będą zdjęcia. Na razie, pa.